Gdzie? Co mam? Wynulową meteorę 20! Tak, dokładnie tak. Bo dziś stuknęła 20. rocznica, a stary materiał, no, okres swojej świeżości i nowości ma już dawno za sobą. No dobra, no nie powiedziałabym, że jest deaktualizowany, tylko bardziej styl robienia tego filmu no już się zdążył zmienić od przez te lata, kiedy była robiona ta recenzja. Dokładnie chyba było to 4 lata temu, powiem. A teraz to już stukło, no właśnie te 20 lat, co widać właśnie na... No właśnie tej wynolowym wydaniu, właśnie... właśnie... To już wiedziałam, że no do Hybridory dołączy właśnie rocznicowa meteora, również w formie no swoistych zestawów winyli. Tak, tak, mało kto wie, ale mam winyle i tak dalej posiadam, rzecz jasna, te fizyczne kopie, które może przyniosę. No i popatrzcie na to! Aż 3! Egzemplarze tego samego! Tak, każdy zna tą sytuację, kiedy masz tak swoją ulubioną płytę, że kupujesz nie jeden, a dwa, może nawet w przypadku Meteory, Ioły czy Debiutu nawet 3 razy. I to najlepiej, żeby to były różne formy tej jednej i tej samej, no właśnie, płyty. No i tak, tak jak Hybridory było dobrą płytą, tak, Meteora robi to jeszcze po prostu lepiej i to się nie zmieniło na przestrzeni oczywiście lat. I fakt, nieco bardziej z gracją, no też będzie oczywiście, no, nieco bardziej lepszym sposobem, tak ładniejszym. Przedstawiała w ogóle ten track by track oraz, no, troszkę takich ciekawych rzeczy, które można wyczytać w książce Wszystko jest hybrydą, czyli, no... jedynej swoistej biografii o Linkin Park, więc ja naprawdę polecam tą książkę, tam naprawdę można się dowiedzieć wiele ciekawych rzeczy. Rzecz jasna, zarówno tych zakulisowych, jak i to, co jest. No ale oczywiście, no ta wersja, no, jest pod basetową, bo wiem, że jest jeszcze bardzo droga limitka, która zawiera, no właśnie, te dodatkowe utwory i o dziwo, taką pełniaczkę mam oczywiście, no jakże, na serwisach streamingowych, ale w sumie nikogo to dziwi, bo w sumie nie stać mnie na takie wydanie, gdzie można usłyszeć jeszcze kilka kawałków, które nigdy nie zostały ujrzane. No i w tym i recenzji właśnie się nim też również przyjrzymy. My, aby właśnie dopełnić temu rocznicowemu wydaniu. No tak, tam nie ma niestety takich utworów jak Lost, Hiding Myself. No, wielka szkoda, powiem szczerze, bo chciałabym te utwory posłuchać. Właśnie w nieco, właśnie w winylowym wydaniu, żeby też nie było, że tylko kurde bele na streamingach, ale fajnie by było posłuchać Losta na przykład na gramofonie. Aczkolwiek edycja ta, no, też nie jest jakaś super uboga, bo w składzie oczywiście prócz podstawki Meteory i tak nie ma niestety Life in Texas, a też się pojawia właśnie Life in Texas, chociaż ja mam Life in Texas na płytach, tylko oczywiście, no, nie mam Jewel Case'a, bo się dawno temu rozczaskał. To dostajemy jeszcze Raptors 2.0 właśnie, gdzie oczywiście zawarte są za to inne demówki. Niektóre z nich nawet były w Underground, w Linkin Park Underground, takie jak na przykład, o ile ja dobrze pamiętam, Rhinoceros był już na przykład w 15, więc niektóre rzeczy można znać. No i oczywiście dostajemy jeszcze Raptors 2003 i 2004, a konkretnie tutaj chodzi o koncertówki z różnych festiwali, Rock in Rin, Revolution, czy właśnie Live LPU Tour z tamtych lat. No, więc jak można zauważyć, też dostajemy jeszcze koncerty i to z różnych festiwali. No, w tym oczywiście One Step Closer, a jakże z legendą do nu metalu Jonathanem Davisem, który, jak dobrze wiemy, pojawił się na przykład w remiksie One Step Closera właśnie na Reymation.
No tak, w rocznicowym wydaniu Vibratory był właśnie o ironio Remington. Szkoda, że tutaj no nie zdecydowano się na wydaniu podstawowym. No, na Live in Texas. Sens właśnie, tylko został to bardziej w tym deluxie drogim. No ale bez zbędnego przedłużania, track by track. Pierwszym utworem jest Forward, który oczywiście no, jest bardzo króciutkim utworem. Jednakże, jak na 13-sekundowy właśnie coś w rodzaju skryta, czyli wiecie, krótkiej interludy, no ma bardzo burzliwą historię, no nie oszukujmy się. No tutaj znowu będę czytać oczywiście książkę. Wiecie, bardzo stara ta książka jest. 2014. I tak, nowszego, świeższego wydania nie ma. No ale wiele rzeczy i tak się z nim nie zmieniło, poza tym, że dodano kilka nowych w tym wydaniu. Forward. Instrumentalny początek. Właściwie nawet nieinstrumentalny. Słuchać kilka dziwnych odgłosów. Mike sięgnął po... O, wyniesień. Nie, do świata filmu twierdzi, że to jego próba imitacji dźwięków w czasie nagrywania. Korzystaliśmy z nagrywarki CD w moim komputerze. Była naprawdę gówniana. Narobiła mi i Chesterowi mnóstwo kwasu. Wypalanie, które powinno trwać minutę. Zajmowało 20-30 minut, godzinę. To było tak frustrujące, że wymontowałem. Ale... nie wyrzuciłem. Wiedząc, że rozwalę ją któregoś dnia kijem baseballowym. No i tak się też stało. Rozpieprzyłem ją na metalowym stole. Oczyszczający akt odbył się już po zakończeniu pracy nad materiałem w domu Shinody. Pomyśleć, że utwór, który no miał być takim instrumentalem i to króciutkim, zajmował im ponad godzinę, tylko dlatego, że nagrywarka CD nie działała. Plus oczywiście to legendarne rozpieprzenie płyty na metalowym stole. No chyba to dużo, że wszystko mówi samo za siebie troszkę. Jak widać też nawet po, no właśnie, tym jak słychać tego Forwarda, bo faktycznie można usłyszeć tu właśnie walenie o coś. I najprawdopodobniej jest to ta sławetna egzekucja. Za to z utworem Don't Stay, który co ciekawe pierwotnie nazywał się Sick, mieli oczywiście mniej problemów. No i wyszedł z tego bardzo dobry utwór. I tak, tak jak tu było napisane w tej książce, no też wymagał kilka poprawek. Wek oczywiście. No a mimo wszystko finalny efekt udał się naprawdę bardzo dobrze. Jest to dość klasyk all-time'owy. Trochę niedoceniany utwór na Meteorze, ale wciąż. Pokazujący swoje pazury. Oczywiście, ale Don't Stay trochę im zajął, może nie aż tak długo, to następny utwór no już wymagał nieco więcej poprawek. No cóż, czemu wspomniałam o, że wymagał więcej poprawek? A właśnie, no, wszystko jest hybrydą, no tutaj właśnie zaraz przeczytam. O ile w przypadku Don't Stay można mówić o 5-6 różnych podejściach, to singlowy Somewhere I Belong miał ich ponad 30. Przynajmniej jeśli chodzi o refren. Tak, no miał 30 podejść do refrenu. Tak, Somewhere I Belong, czyli kolejny utwór, jest właśnie pierwszym singlem na Meteorze. Ba, dostał jeszcze na dodatek teledysk, który też, powiem szczerze, jest kwintesencją reżyserii Jonathana Hanna. Tak, tak jak w Slipnocie za teledyski ostatnio odpowiada Clown, tak właśnie w LinkedInach większość teledysków robił właśnie Jun Han, czyli DJ zespołu. Tak, jakby ktoś nie wiedział, to nawet i teledyski prawie że samodzielnie robili. Tak, i za tą wszystką reżyserią właśnie Jun Han stał właśnie.
No i robił za wiele teledysków do Lincolnów. Choć zdarzało się sytuacje, gdzie zespół faktycznie brał oczywiście reżysera, no ale w większości przypadków no to właśnie Han robił teledyski. No i jednym z takich easter eggów to jest na przykład ożywienie obrazu nazwy Kuszenie Świętego Antoniego. Właśnie. W którym też możecie zauważyć dziwne stworki. Jeśli chodzi o sam utwór, to właśnie on jest bardzo dobry. Jest on nieco bardziej wyważony, jest co prawda może nie taki ostry, ale on zaczyna się dość łagodnie. Zresztą legendarny tu 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 łatwo się zapamiętuje. No to tak pod kątem tekstu to oczywiście wiadomo, filozoficzna rzecz, chociaż teksty Lincolnów można by bardziej na osobno zrobić, bo tutaj właśnie cała kwintesencja zespołu krwi właśnie w tekstach, tak, które właśnie zainspirowały wiele dzisiejszych zespołów, jakie znamy. Oczywiście prócz no, również singlowym od Soam Below właśnie jest Lying From You. Fakt, ten nie dostał teledysku, ale wiadomo, też nie każdy singlowy promo utwór dostaje teledyski. Tak, Lying From You akurat był dość długo grany na setlistach Lincolnów. No, oczywiście do czasu, kiedy troszkę nie doszło więcej płyt, ale trochę szkoda, że trochę później odpuścili sobie śpiewanie Lying From You, bo powiem szczerze, jest to naprawdę bardzo dobry kawałek, który jest bardzo oczywiście wyważony. Shinoda ma tu naprawdę zajebisty flow rap, jak to u niego bywa, zresztą w wcześniejszym utworze też pokazywał swoje umiejętności raperskie. No i oczywiście mocniejsze umiejętności takiego szpanu raperskiego Shinody można też zobaczyć. Usłyszymy w następnym utworze oczywiście. I oczywiście sam Chester, który naprawdę też kontrastowo pokazuje właśnie dobry śpiew, który właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, stanie się przykładem dla wielu późniejszych wokalistów, jacy tu właśnie się będą pojawiać. Kolejny utwór to czysty nu metal właśnie w swojej okazałości. Hit the Floor, czyli jedna z tych lepszych utworów Lincolnów, jakie oczywiście wydali. Który bardzo dobrze miesza właśnie metal właśnie z rapem. Tak, tam jest sporo hip-hopowego stuffu, takiego raperskiego. To, co też charakterystyczne flow Shinody w tym utworze jest, to że sprytnie oczywiście co drugi wers dodaje to samo słowo, co trochę oszczędza rzecz jasna na pisarstwo. A z drugiej strony dalej utrzymuje to dobre flow i dzięki czemu jest to właśnie tak dobrze brzmiące. I tak, to było jeszcze zanim powstał Pikpok i już było można było tworzyć flow i mam wrażenie, że Hit the Floor się nie zestarzał wręcz w ogóle, a nawet wręcz wpasował się w dzisiejsze trendy. Już nie wspomnąc o tym, o czym jest Hit the Floor. No tutaj to co, to jest taki fragmencik z książki znowu. Chodzi o osoby spinające się na szczyt po trupach, zachowujące się jakby były niepokonane. A przecież nikt nie jest wiecznie zwycięzcą. Nie możesz krzywdzić innych na drodze do swojego celu. Któregoś dnia odbije się to na tobie. Tak, no i właśnie o tym w skrócie jest oczywiście Hit the Floor. To jest, ten fragment książki znowu. No i właśnie można te słowa Shinody no właśnie przepisać no właśnie do wielu osób, bądźmy sobie szczerze. A sam utwór jest to naprawdę bardzo fajny budulec pod właśnie późniejsze hity. Zresztą fajnie obrazuje właśnie to, no czym tak naprawdę jest nu metal i jest to chyba jeden z takich czysto nu metalowych utworów, jakie zostały w tamtych czasach wydane. Kolejnym utworem jest dużo już spokojniejszy i bardziej kameralny, a wręcz nawet balladowy Easier to Run, który jest naprawdę bardzo świetną balladką, to grzewną na dodatek. Oczywiście, no motywem tego utworu oczywiście jest oczywiście uciekanie od problemów, rzecz jasna. Sam utwór akurat jest bardzo dobrze skonstruowany, mamy tu
dużo spokojniejsze wokale Chestera, no i oczywiście niezawodne flow Mike'a Shinody. Oczywiście Izzy Huran też pod koniec utworu pokazuje atut całej Meteory, a mianowicie wstępniak do kolejnego utworu. Tak, bo jak mogliście pewnie zauważyć słuchając Meteory, to czasami jak już przy Foreboardzie wspomniałem właśnie o tych płynnych przejściach. I Easier to Run przechodzi bardzo płynnie do... Mowa tu o utworze Fate właśnie. Tak, i to właśnie Fate był z tym wspomnianym wcześniej Easier to Runem właśnie tym utworem, który właśnie rozpoczyna się po Easier to Run. Tak, oczywiście ta linia smyczkowa jest dość charakterystyczna dla tego utworu. Wiecie, każdy zna... Ta, to jest jedna z tych takich bardziej charakternych utworów, których na pewno nikt nie zapomni, chyba nie jeden z was ktoś nucił. I tak, jest to drugi promo singiel, który właśnie też również dostał teledysk, tym razem taki coś na wzór pokazu mody, oczywiście, gdzie sam zespół był przez większość teledysków jest zacieniony, a dopiero pod koniec oczywiście oni sami się pojawiają w tym świetle. Sam utwór jest naprawdę bardzo fajny i jest to jeden z takich dobrych promo singli, które nie dość, że mają charakterną linię melodyczną, to jeszcze na dodatek po prostu są świetnie wykonane, a te synth bardziej smyczkowe elementy sprawiają, że utwór jest dość wyjątkowy na dodatek. I oczywiście znowu nie zabrakło dobrych gitar Delsona. Oczywiście flow Shinody, który jak zawsze nie zawodzi. Oczywiście nie mniej wyjątkowy jest oczywiście Figure 09, który również ma kilka bardzo charakterystycznych cech. Takich jak nieco szeptowaty głos Shinody mówiący Recurse away, at curse away, który trochę podkręca trochę emocje. No i oczywiście sam utwór ma naprawdę bardzo dobrą strukturę. Zresztą świetnie on oczywiście łączy rap i oczywiście nieco metal, choć bliżej mu trochę do rockowych brzmień, aczkolwiek wiadomo, no Linkin Park już robił miszmasz już lata temu, więc tak, tak już wcześniej między innymi troszeczkę tak zacierali gatunkami, co widać bardzo mocno w ich twórczości i nie wiadomo, no czym oni tak dokładnie byli, choć nie lubili też szufladkowania do metalu. No ale tak. I znowu, podobnie jak w przypadku poprzednich utworów, pojawia się znowu takie płynne przejście na koniec. No i właśnie kolejnym utworem, którego właśnie został zainicjowany przez Figure 09, jest bardzo ciekawy utwór i swoją drogą najlepszy na tej płycie. Mowa tu oczywiście o równie kultowym Breaking The Habits. Tak, czyli utworze, na którym zespół bardzo długo pracował, bo aż 5 lat. Tak, nie żartuję, jest to utwór, nad którym Linkin pracowali oczywiście najdłużej. W ogóle prace nad tym utworem zaczynały się jeszcze wtedy, kiedy to oni nosili nazwę Xero. Tak, mało kto wie, ale zanim Linkin Park ogólnie się narodził, to w 1996 powstała grupa Xero, w którym też również figurował zupełnie inny wokalista. No ale wiadomo, Mark Walker-Flate, który był pierwotnym wokalistą, był z tych z cyklu, był i się zmył. Bo mało kto o nim oczywiście pamięta. Ba, nawet nie wiadomo, czy chłop żyje. Więc no, to jeszcze wtedy zaczęły się prace nad tym utworem. I tak, wspomnianym przeze mnie 20 Anniversary już na samym początku, tylko właśnie znajdują się dema. No oczywiście chyba dwa dema ma na tym 20 Anniversary. Zarówno właśnie w tej wersji standardowej, jak i właśnie streamingowej, no i w tej Limit Edition, czyli tej najdroższej. Tak, no i jedno demo to jest oczywiście to prototyp instrumentalny, no i drugie demo oczywiście jest z wokalami, ale tylko Mike'a Shinody oczywiście. Tak, jest demo, w którym można słyszeć
tylko Shinodę. No jednak były to czasy, kiedy to Shinoda nie miał niestety dobrego wokalu, no i raczej nie był za dobrym piosenkarzem wtedy. Choć wiadomo, że z czasem, z każdą twórczością Shinoda się jednak śpiewał coraz to lepiej. Wracając do utworu, oczywiście jest to bardzo fajny, zajebisty utwór. Taki znowu wzmocnienie takiego mental health, czyli właśnie swojego jej eksploatacji, taki bardziej osobliwy utwór, który porusza taki wątek jak na przykład problemy z uzależnieniem, no bo jednak Chester miał problemy z alkoholem i narkotykami już jeszcze w latach młodzieńczych. Rzecz jasna. No i właśnie Breaking the Habit, który właśnie opowiada o właśnie przełamaniu swych granic i próbie właśnie przełamania tego, żeby wrócić właśnie do normalności. No i właśnie ten finalny utwór naprawdę dobrze wypada. Na dodatek i był jeszcze jednym no, jednak z ostatnich promo singli, no bo również dostał teledysk. Jak na 2004 szczęki opadały, można by powiedzieć. Tak, pierwotnie zespół planował oczywiście zrobić normalny teledysk z aktorami, ale uznali, że świetnym pomysłem jest oczywiście zaprezentowanie bardziej mangowego stylu lub animacji. I tak, motion capture robili oczywiście w Stanach, a następnie wysłać to do japońskich rysowniczków. Rzecz jasna. No, też w ogóle sam teledysk właśnie wygląda jak taka ożywiona właśnie manga, rzecz jasna. Czy jak to woli japoński rysunek, tak bardziej fachowo. Tam dużo detali jest ogólnie, nawet zadbano o drobne szczegóły. Oczywiście też jest to tak charakterny teledysk, że no nie da się ukryć, że jest to jeden z najlepszych animowanych teledysków wszechczasów. Pokazujący, że no właśnie te 19 lat temu, no to potrafiono zrobić naprawdę imponujące jak na tamte czasy teledyski. Dysk. No i oczywiście Breaking the Habit, podobnie jak poprzednicy, też ma swój właśnie preludium do następnego utworu. Kolejnym utworem jest From the Inside, czyli trochę krótszy utwór od Breaking the Habit. No, też również o podobnym spokoju stoickim, co właśnie Breaking the Habit, tylko tutaj mamy dużo krzykliwszych momentów, rzecz jasna, zwłaszcza w refrenie. I to wszystko jest znowu takie super wyważone, rzecz jasna. No i oczywiście znowu musimy wspomnieć o wątków teledyskowych, bo teledysk również interesujący. Wiedzieliście o tym, że teledysk do From the Inside był nagrywany w Pradze? Dokładnie tak. W Pradze, dosłownie. No, nie tylko chyba Polska stała się ulubionym miejscem rękenów, chociaż no, Polsce to kiedy indziej, bo wątek polski pojawi się nieco później. Ale Czechy też były chyba trochę w tamtych czasach ich ulubionym miejscem, zwłaszcza czeska stolica, jaką jest Praga, i to właśnie w Pradze kręcono ten teledysk. I jeszcze jednym z ciekawych rzeczy jest to, że służby, które się tam pojawiają w tym teledysku, są prawdziwe. Więc też to sprawia, że ten teledysk nawet oddaje realizm. No i oczywiście, jak to u Hana bywa, no nie mogą być oczywiście efektów specjalnych. No ale jeśli chodzi o sam utwór, jest równie dobry i równie po prostu genialnie się go słucha. I po prostu z czystą przyjemnością. No i oczywiście mamy utwór Nobody's Listening, który nieco się bardziej wyróżnia, bo brzmieniowo jest on dużo bardziej taki orientalny. Posiada elementy hip-hopu, ale jednocześnie łączy się tu trochę z tradycją. I tak, jedną z ciekawych rzeczy jest to, że flet, który się tam pojawia, jest no, z japoński, nazywa się Shichukachi. Przepraszam, że będę tak kaleczyć ten japoński, choć naprawdę nie jest to łatwe powiedzieć, zwłaszcza jak się nie zna japońskiego. No, ale no, że lepiej to powiem, jak sobie to przeczytam z książki, będzie łatwiej.
Shakuhachi. Właśnie, no tak się nazywa ten film. Shakuhachi. Czyli jakby na to nie patrzeć. No jest to taka bardziej no ciekawostka. Wiem, mój japoński jest kiepski, to wszyscy wiemy. Sam utwór jest naprawdę bardzo fajny. Świetnie on łączy z elementami. Co ciekawe, nie wiem, czy nie stało się to inspiracją do stworzenia trochę Stefani, wiecie, to połączenie właśnie tego współczesnego rapu, no i jednocześnie takich bardziej tradycjonalistycznych brzmień. Tutaj do Nobody's Listening akurat mamy tu bardziej tradycyjny japoński flet po prostu, dzięki czemu mamy takie całkiem, jak na tamte czasy, oryginalne, no i nietypowe brzmienie. Pewnie wiem, czym się Ukraina inspirowała, wygrywając ostatnią Eurowizję. Kolejnym utworem jest oczywiście Seijin i dla odmiany on jest jednak instrumentalem. Tym razem udanym instrumentalem, który nie musiał zostać pogrzebany na metalowym stole. Wspomnianym już na początku Track by Track. Aczkolwiek jest to bardzo ciekawy utwór, bo tutaj jest naprawdę dużo oczywiście wykorzystanych sampli do różnego rodzaju. Jedną z ciekawszych rzeczy jest to, że sam Seijin był jeden z utworów, który promował drugą część Matrixa o podtytule Reaktywacja. No i przejdziemy do ostatniego utworu z podstawki, którego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Ostatnim utworem, no z podstawki oczywiście, bo jeszcze będziemy przychodzili do, no wiadomo, utworów takich missing, z cyklu Missing Episode, które zespół udostępnił. A mianowicie ostatnim z utworem z podstawki jest kultowy wam wszystkim znany NAB. Tak, NABa nie trzeba nikomu po prostu przedstawiać. Jest to utwór, który jako pierwszy utwór Linkinów, jeśli ja pamięć się nie myli, nabił miliard wyświetleń. Tak, dokładnie, nie żartuję. NAB nabił ostatnio miliard wyświetleń. Tak, ma już chyba tak ponad już miliard wyświetleń ten teledysk, który nawet został, tak jak inne teledyski, no wersję HD, chociaż można by się trochę pochylić no samym filmem, czy te remasterowanie ma tu trochę sens. Ale wracając, jest to bardzo znany utwór, wręcz kultowy w pewnych kręgach. Nie trzeba nikomu przedstawiać, bo każdy NABa wręcz zna. Nie da się co dziwić, jest to dobry utwór i jak na hicior, który leciał w radiach, zestarzał się po prostu fantastycznie. W porównaniu do innych hiciorów, które leciały w rockowych radiach w 2003. Takie jak na przykład Reason od Huba Duba Steak, czy no trochę Nipybek. To jest po prostu wręcz taki hit, który się zestarzał jak wino, można by powiedzieć. Dobre sample i na dodatek całość jest po prostu fenomenalna. Nie dziwota, że każdy to zna i każdy będzie z pokolenia na pokolenie tego słuchać. Wręcz jak pieprzone Bohemian Rhapsody. No i właśnie teraz trzeba przejść do oczywiście to, co będzie wyróżniało tą wersję recenzji od tej starej właśnie, to to, że będziemy już przechodzili właśnie do no niewydanych wcześniej utworów. Znaczy utworów, które były wręcz prawie gotowe, do czego jeszcze przejdę za chwilę. Bo niektórzy twierdzą, że no tam poodkopywali Zedemka z Chesterem, ale spoiler, tak nie było. I właśnie z tej okazji też zespół, tak jak w przypadku rocznicowej wersji Hybrid Theory, właśnie postanowił w końcu wrzucić kilka utworów, które światła dziennego no jednak nie ujrzały, a może miały szansę, ale właśnie teraz dostały szansę, żeby właśnie ludzie zobaczyli, jakie jeszcze inne delikatesy miała do zaoferowania Meteora. No oczywiście pominę rzecz jasna dema wspomniane wcześniej oraz rzeczy, które pojawiały się chociażby w Undergroundzie. Tak, w tym fanklubie Linkinów, Linkin Park. Underground też to pomijamy, bo też można przyznać szczerze, że też tutaj w tej meteorze rocznicowej również pojawiają się elementy pojawiające się z Undergrounda trójki i czwórki, które wcześniej dla szarego słuchacza nie były dostępne. Wcześniej trzeba kupić sobie członkostwo, aby taką płytkę zasiąść.
Posiąść. Ewentualnie pirata, ale bądźmy sobie szczerzy, wiecie jak to jest z piratami. Potato albo memesong. Mamy oczywiście jeden z tych dodatkowych utworów, które są hipotetycznie nowe. Słowo hipotetyczne pojawia się tutaj nie bez powodu, bo nie do końca jest to nowy utwór, tylko tak naprawdę, no tak jak tamte inne, są to po prostu takie dodatkowe piosenki, które pozwalają właśnie na kolejny wariant. No i takim jednym z wariantów był Lost, który, no niektórzy stwierdzili, że to tworzyło AI, albo że znaleźli taśmy z głosem Chestera, ale okazuje się, że nie, bo Shinoda zdążył to zdementować. Na wywiadach mówiąc m.in. to, że sam utwór Lost był prawie gotowy do wystawienia na płycie. Swoją drogą też jedną z ciekawych rzeczy jest to, że pierwotnie miał zastępować Nama. I powiem szczerze, że jest to potężna konkurencja dla tego utworu, bo sam Lost jest naprawdę rollercoasterem emocjonalnym i to bez trzymanki, rzecz jasna. I widać, że to jest raczej, wiadomo, słowo hipotetyczne też znowu jest tu też odpowiednim kontekstem, no bo jednak, wiecie, no bo to nagrywali tak w 2002, no to się zaczyna tak parę miesięcy przed wystawieniem oficjalnej płyty, tak 2002, 2003 i też faktycznie po tej produkcji nie widać, żeby to było 20 lat temu. Stąd też ludzie mogli chyba się sugerować, że może faktycznie odkopali taśmy i to zremasterowali, a mogło się też okazać u mnie dobrze, że no, ta produkcja zestarzała się po prostu jak wino. No i widać, że niby jest to tworzone 20 lat temu, a jakoś po brzmieniu i produkcji tego nie widać, bo była właśnie słyszana jakby teraz to zrobili, a jednak nie. Więc no to jest tak fascynujące, jak dobrze zestarzała się nie dość, że Meteora, co bardzo ostro widać. No po prostu to jest właśnie przykład tego zestarzającego rzecz się jak wino, czyli zestarzać się z godnością, a nawet wręcz no nie czuć, że ona to powstała parę lat temu. No i właśnie taki utwór Lost jest i on jest był też pierwszym singlem, takim missing singlem, który właśnie promował 20th anniversary Meteora. Tak, taką podobną rzecz zrobiono też z Hybridory. Jakby co, ale to na osobny materiał. Również interesującym, zaginionym utworem jest Fighting to Myself, który na przykład zaczyna się bardzo ciekawym, najprawdopodobniej odtwarzanym głosem od tyłu. I tak to się trochę pojawia, takie odtwarzanie od tyłu. No i to, co też jest zajebiste, jest to, że tutaj bardzo ładnie balansują między hip-hopem a metalem. Łączą się te piękne dwa światy. Na dodatek, zwłaszcza to widać gdzieś tak, no pod koniec utworu, kiedy te oba głosy zaczynają się na siebie nachodzić, tworząc dopiero piękną kompozycję. Również dobrze prezentującym się utworem jest More the Victim, które ma już dużo bardziej baladową strukturę. I tak, wciąż jest on fantastyczny na dodatek, dosłownie. Można by powiedzieć, że jeszcze na dodatek wchodzi coś takiego, że jest bardzo ciekawe, że jest też i różnorodnie nieco, co, no może nie aż tak nieróżnorodnie, ale no większość to po prostu jest przepiękna baladka, w której tutaj Chester odgrywa tu dużą rolę, rzecz jasna. No kolejnym utworem jest Massive. Oczywiście Massive nie z tytułu, bo utwór no może takim power-upem nie jest, ale jest za to spokojną, przytulną balladką. Jeszcze spokojniejszą niż More Victim, zresztą jest jeszcze bardziej balladowy. Ostatnim utworem jest oczywiście
Heterling Food, który oczywiście jest, no, oczywiście podobny jest strukturę co Fighting Myself, że jest taki dość bliski tej meteory, no tak samo jak utwór Lost i reszta. No tutaj znowu jest to samo, czyli właśnie to wyważenie, nie rzecz jasna, raperskie sekwencje dobrze zrobione, no i wokalne również, różne świetne sample, no rzecz jasna, no nawet na końcu są bardzo fajne. No i podsumowując oczywiście, Meteora to wciąż oczywiście arcydzieło. I tak, no ta płyta nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie fakt, że udało się jakimś cudem przekonać zarząd. No bo jedną z ciekawszych rzeczy jest to, że tam nie chcieli wydać Meteory nie dlatego, że miała taką treść, a nie inaczej, tylko dlatego, że trwała 40 minut, po prostu była według nich za krótka. Jest to też o tyle fascynujące, że teraz wydawane są płyty, które mają zdecydowanie mniej niż 40 minut, można by powiedzieć, że nawet mniej niż 30, więc jest to trochę dziwaczna decyzja ze strony zarządu, ale, ale i tak płyta no, wyszła finalnie. No jest oczywiście pozycją bardzo obowiązkową, by zapoznać się z twórczością Linkin Park, plus no, zobaczyć historię, plus na dodatek zobaczyć, czym się właśnie późniejsze zespoły zaczęły interesować. Ocena jest tutaj akurat niezmienna względem tej bardzo starej, bo to wciąż jest płyta 10 na 10, a jeszcze z tymi dodatkowymi utworami to już w ogóle jeszcze petarda po prostu. Ale właśnie, co do petard, to mamy to najprawdopodobniej za tydzień, o ile mi się, mam nadzieję, uda, no bo niestety ten materiał trochę długo się robił z powodu raczej obowiązków, jakie mam, to może uda się zaliczyć jeszcze Sleep Token i Take Me Back to Eden. Mam tylko taką cichą nadzieję, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.